Witam Państwa serdecznie na uroczystej 50. sesji Rady Miejskiej w Wiedrawicz, zwołanej w celu stwierdzenia zakończenia 6. kadencji samorządu. W Rawickim Ratuszu odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Przewodniczący Jacek Gwizdek podsumował minione 4 lata działalności radnych. Wspomniał o najważniejszych inwestycjach, a także o sporach, które miały miejsce między przedstawicielami Rady a burmistrzem. Podziękował za współpracę pracownikom Biura Rady, a także naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz włodarzom. Jacek Gwizdek wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady Grzegorzem Kubikiem i Tomaszem Organistką wręczyli pamiątkowe tablo oraz upominek wszystkim rajcom. Szczególnie dziękował Katarzynie Kociębie oraz Józefowi Młodemu, którzy kończą swoją działalność w samorządzie i nie będą się ubiegać o ponowny wybór na radnych. Jaka była ta kadencja dla mieszkańców, dla tego samorządu? Ja myślę, że to kadencja pracowita i ciekawa. Po raz pierwszy w historii była sytuacja, w której rządzący burmistrz nie miał zaplecza politycznego w Radzie. Stąd też tak ważne było wypracowanie kompromisów ważnych dla mieszkańców Rawicza. I pomimo wielu sporów, czasami też ostrych konfliktów, w tych najważniejszych sprawach udało nam się współpracować i kompromisy zawiązywać. Całość kadencji podsumowuje dobrze. Udało nam się dużo inwestycji zrealizować, sporo inicjatyw ciekawych. Wspomnę kilka najważniejszych, to przede wszystkim dokończenie budowy kanalizacji w Dębnie Polskim, Szymanowie, Masłowie, połączenie ulicy Tysiąclecia z ulicą Armii Krajowej, wybudowanie 4 boisk sportowych, w tym 2 Orlików. To zostanie do kolejnym pokoleniom ten jakby wynik naszej kadencji, dlatego no, szkoda, że ona już się kończy, natomiast z całą pewnością dużo ciekawych spraw udało się w tej kadencji podjąć, sporo problemów rozwiązać, no, ale z całą pewnością jeszcze dużo pracy przed kolejnymi samorządowcami. A jak mijającą kadencję ocenia burmistrz Tadeusz Pawłowski, który nie miał większości w Radzie? Pracowita. Z uwagi na to, że było różnych, wiele programów, do których gmina musiała startować, a to się wiąże z wielokrotnym powtarzaniem wielu czynności administracyjnych, wyjazdów, szkoleń, pertraktacji i tak dalej. W związku z tym była niezwykle uciążliwa, jeśli chodzi, nieporównywalna do poprzednich. Myślę, że następna będzie też taka sama, ale owocna. A jak panu się współpracowało z radnymi? Tak, z każdą radą, która ma swoje jakieś tam pomysły i w przypadku, kiedy w Radzie ma większość ci, którzy nie popierają burmistrza, to zawsze jest pod górkę. Ale to jest norma w samorządach, tak wymyślono. Można sobie wymyślać inne formuły, jak to powinno funkcjonować, ale jest jak jest. No i trzeba z tym po prostu dawać sobie radę.